kilkadziesiąt wspólnych prób, publiczne występy zarówno plenerowe, jak i klubowe oraz płyta z kompozycjami autorskimi i aranżacjami rockowych hitów. Trzeba przyznać, że jak na kilka zaledwie miesięcy funkcjonowania to całkiem sporo. Takim właśnie dorobkiem poszczycić się może zespół Jedynka pod prądem. W skład grupy wchodzą uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Częstochowie oraz Jan Głowacki, instruktor związany zarówno z placówką, jak i studiem piosenki działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie. Zaczęło się to troszeczkę przez przypadek w szkole, bo jak zwykle prozaiczne sprawy, potrzeba zorganizowania akademii i wpadliśmy na pomysł, że przecież jest w szkole jeden chłopak, który świetnie gra na perkusji, drugi okazało się gra na gitarze i tak zebraliśmy cały zespół na potrzebę akademii. Graliśmy wtedy nasz pierwszy utwór Wolność chłopców z Placu Broni. No ale wyszło to tak zachęcająco, że postanowiliśmy wziąć udział w różnego rodzaju konkursach dla dzieci i młodzieży grającej. No i tam trzeba było dokonać nagrania na preeliminację. Nagraliśmy nasz pierwszy utwór. Okazało się, że wszystkim tak się podobało i jest w nas taka energia i chęć, że tak się zaczęło. Na debiutanckiej płycie zespołu zatytułowanej po prostu Jedynka pod prądem znalazły się kompozycje, do których muzykę i słowa stworzyli Jan Głowacki oraz pozostali członkowie grupy. Są tu jednak także covery utworów The Clash i Chłopców z Placu Broni. Zaczęło się to w ten sposób, że poszedłem na wesele z rodziny. Tam był właśnie zespół, który prezentował się. No i pozwolił mi spróbować akurat na perkusji. I jakoś się to wszystkim spodobało, potem rodzice zapisali mnie na lekcje, no i tak to się dalej toczyło. Moja przygoda zaczęła się ogólnie tak, wszystko wywodzi się oczywiście od mojego taty, który no już od lat szkoły podstawowej zaczął słuchać właśnie takich zespołów jak właśnie Rolling Stones, Pearl Jam. To są takie zespoły, które dominowały w tamtych czasach. No i ja już od takich lat właśnie, od jak miałam takich 2 latka, to właśnie tata puszczał mi Rolling Stones na telewizorze, no i z moją malutką plastikową gitarką latałem po całym domu i po prostu udawałem, że gram na gitarze. I to jest ta muzyka, której teraz słuchasz w wolnej chwili? Tak, to jest muzyka czasami rockowa, czasami heavy metalowa, czasami thrash metalowa. Tak. A jakieś nazwy? Metallica, Green Day, Rolling Stones, Pearl Jam. Zaczynałem od gitary klasycznej. W sumie grałem i nadal gram na niej. Pan Janek zaproponował mi grę w zespole. Zgodziłem się. No i gram na basie teraz. Ja w ogóle uwielbiam muzykę i nie mogę bez muzyki żyć. Natomiast gatunki w zasadzie wszystkie, poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. Zresztą każdy z nas ma takie dni, że uwielbia muzykę nostalgiczną, smutną, a czasami, gdy jest się trochę bardziej szczęśliwszym, rockową. Natomiast no tutaj moi bohaterowie i moi wspaniali członkowie zespołu są akurat, jest między nami duża różnica wieku, gdy oni wszyscy są na etapie muzyki, która ich porusza, która daje im powera i ja bardzo chętnie troszeczkę sobie z tej ich energii przy okazji czerpę. Wizerunek sceniczny zespołu w dużej mierze opiera się na wokalistce Oliwii Świąć, która uczestniczy w zajęciach studia piosenki prowadzonego przez Jana Głowackiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie. Choć odnajduje się w różnym repertuarze, nie ukrywa, że rock zajmuje w jej życiu specjalne miejsce. Zdaje sobie sprawę, że to na niej najczęściej skupia się uwaga publiczności. Jest mały stres, ale zawsze czuję się dobrze. No już parę tych występów na koncie macie. Tak, troszkę już jest. A jakie plan na przyszłość? No myślę, że może nagramy kolejną płytę, jakieś teledyski i na pewno dużo więcej nowych piosenek. Debiut zespołu, jak przystało na nazwę, miał miejsce w trakcie plenerowego festynu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Częstochowie. Odbył się on 15 czerwca minionego roku.